Witajcie! Mam nadzieję, że oglądaliście już poprzedni filmik. Trochę tych filmików teraz będzie z budowy, ale nie zabraknie tych tematów, które nas interesują. Panorama Monachium z tej strony. Trochę tutaj drzewek. Jesteśmy w Monachium zachodniej części miasta. Nie wiem, co to za nie wiem, co to za budynek. Tam jest jakaś wieża telewizyjna, tam. Miesza z tym w każdym razie. Na co chodzi? Tu jestem w tej chwili prawie na dachu. Tu jest jeszcze jedno piętro wyżej, ale tam nie będziemy łazić, bo nie ma po co. Tu zobaczcie, taką fuchę dostałem. Czyszczenie tych dwóch rur, bo ktoś się zaizolował bez zagruntowania. A tu jest oto ta fucha. Ktoś jak umie czytać, to sobie przeczyta. To co miałem wam powiedzieć, jakie to jest zdjęcie, po prostu tak się spieszyłem rano, żeby ten film drugi, który dzisiaj się, czy w tej chwili wczoraj się pojawił, to no po prostu spieszyłem się, żeby to zdążyć zrobić i zapomniałem o tym zdjęciu niestety. W każdym razie tak, to trzeba teraz papierem oszlifować i pomalować znowu tą syfiastą farbą, oczywiście bez maski. Bo maski nie dostałem, także nie wiem, co robić w tej sytuacji, ale wiecie, bo o co chodzi? Rzecz w tym, że jeżeli odmówię roboty, no to wiadomo, że będzie afera. Jak będzie afera, to pewnie stracę pracę, bo kto by chciał pracownika, który po prostu się czegoś domaga, nie? Najlepiej to jest taki głupi człowiek, który nic nie pyta, nie zadaje pytań, tylko robi i tam nie patrzy na nic. No ja do tych ludzi nie należę, raczej jestem zawsze dociekliwy, a w tym przypadku, jeśli chodzi o zdrowie, no to zwłaszcza. Taki wiecie, no że nie będę tego robił, jeśli nie mam zabezpieczeń. Taki właśnie tutaj na oczy i na twarz. No jest to po prostu dziadostwo. No to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że no stracę pracę na pewno. Ale w sumie z tym to nie mam problemu, bo tej roboty mam od zarąbania. Gorzej natomiast z młodym, bo młody chce ze mną też robić. No i tutaj w tym momencie się powstrzymuję z tym, z tą zmianą pracy, bo nie wiem, jak to na niego wpłynie. No też powiedzmy, no przyjechał tutaj ze mną, zaufał i nie chcę tego zaufania zawieść, także to trochę mnie trzyma. O, a jeszcze słuchajcie, tam wam pokażę, widzicie tą wieżę, nie? Tam, a obok taki troszeczkę niższy budynek, to jest budynek Muzeum BMW, budynek wykonany w formie tłoków, cylindrów właściwie, takie cylindry. Nie pamiętam, czy ich tam cztery jest, czy trzy w tej chwili, bo dawno, dawno tego budynku nie widziałem, także nie pamiętam, ale jest to właśnie BMW na pewno. No, chłopaki się szwendają, musiałem zrobić miejsce. Nie wiem, po co się szwendają, ale się szwendają. W każdym razie tak, na górze robią Węgrzy, mnie czeka tutaj ten pion cały, bo jestem w tej chwili na piątym piętrze. Jadę do samego dołu, żeby te rury oczyścić. Mówię, no ktoś to zrobił tak, jak zrobił. Dalej, nie wiem, jeszcze nie czytałem komentarzy pod filmem od dotyczących gryki, kombajnu i tych Ursusów i tego po prostu wszystkiego, o co tam pytałem, między innymi właśnie, jak sobie radzicie z maszynami, te kredyty rolnicze nieszczęsne po prostu i tak dalej, jak z tego wychodzicie. Także zobaczymy, na pewno się do tego odniosę, a tymczasem wracam do roboty. No, teraz kolejny szacht. Widzicie, takie to jest, pokażę wam. Tutaj wejdę, bo trochę będzie widać, jasno. Tutaj jest taką upierdzielone, urąbane taką wełną. Wyskrobali to. Ja to muszę oszlifować papierem ściernym i pomalować tą dziadowską farbą. Także no lipna ta robota, po prostu nie podoba mi się w ogóle. Nie wiem, no nie dla mnie. Ja mogę robić wentylację, mogę robić hydraulikę, takie jakieś poważniejsze rzeczy, a nie skrobanie rur z farby, czy tam z jakichś innych śmieci. I to nie tyle, że po prostu ja nie wiem, co sobie tam wyobrażam, ale po prostu to nie jest na moje kwalifikacje. No, no to, także to tak nie da się, no nie można po prostu. Do tego można wziąć sobie, nie wiem, kogoś, kto tam ani języka nie zna, ani żadnego fachu nie ma, to może robić każdy, nie? A nie, ja się tutaj, słuchajcie, zatrudniam jako hydraulik, monter wentylacji.
A dostaje takie coś, bo pewnie wiecie, o co tu chodzi. Tu chodzi po prostu o taką rzecz, że oni chcą właśnie brać ludzi, żeby sobie zabezpieczyć fachowca do roboty. I wtedy, kiedy mają konkretne rzeczy, to oni już są przygotowani. I dlatego to tak wszystko się dzieje. I wolą właśnie zapłacić więcej za robotę, ale po prostu, kiedy przychodzi konkretna robota, to wtedy jest telefon i jedzie się na konkretną robotę, na taką, której nikt inny nie może zrobić na przykład, albo jest mało ludzi do tego. No mniejsza z tym, w każdym razie tak, to wam tylko tyle opowiadam o tej robocie. No a co z rolnictwem? No rolnictwo to jest, kurczę, blade, nie wiem, chcę to robić i zrobię wszystko, żeby to robić, żeby nie odpuścić tematu, bo szkoda po prostu i tej pracy, która została wykonana, i tego wszystkiego, co sobie zaplanowałem. Także na pewno nie będę odpuszczał. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Bo jest jeszcze trochę czasu. Więc nie wiem, zobaczymy, może na koniec miesiąca zjadę do Polski na chwilę, bo to są i zaduszki, słuchajcie, i tutaj jest jeszcze święto niemieckie, zjednoczenie Niemiec na koniec października. Więc wtedy pójdę na pole, pokażę wam jeszcze, co tam słychać. Jak to wszystko wygląda, może akurat jeszcze dogadam się z tym kombajnistą, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to skosić. Nie wiem, jak tam pogoda i słuchajcie, też nie wiem, jak się kiedy i czy to tą grykę, czy to jest... Chociaż nie, to chyba też musi być sucho coś tam, bo jak będzie mokre, no to będzie się lepić wszystko. Nie będzie się tak łatwo otrząsać. No zobaczymy w każdym razie. Dobra, jeszcze coś później dogram, także to na razie tyle, wracam do roboty. No słuchajcie, działam dalej. Ale co wam chciałem powiedzieć a propos tej roboty jeszcze, no troszeczkę tam jeszcze rozmawiałem z szefem, rozmawiałem z kierownikiem. No i powiem wam, że te rozmowy przyniosły bardzo pozytywny rezultat, ponieważ dostaliśmy maski. Tak, dostaliśmy maski, zaraz wam pokażę, jakie to są maski i jakie powinny być te maski do tej właśnie roboty, którą wykonujemy. A to jest bardzo ważne, dlatego że tu chodzi o wasze zdrowie. To nie ma, że pięć, a tam chwilę, nie. Dzisiaj macie lat kilkanaście, może 20 parę, 30, różnie. Ale za 20-30 lat wszystko wyjdzie, więc teraz jest czas na to, żeby dbać o zdrowie, a później już z tego korzystać, nie odwrotnie. Także co po niektórzy jeszcze będą mieli okazję mnie zobaczyć po raz pierwszy, bo jak powiedziałem już jakiś czas temu, pokażę siebie tak, żebyście mogli mnie zobaczyć na 10 tysięcy subów. Mamy tych subów w tej chwili 9300 tam coś, także zapraszam do subskrypcji przy okazji. No i oczywiście na pewno wam się pokażę, teraz wam pokażę tylko, jak ta maska ma wyglądać. Właśnie ją teraz założę. Tak to ma wyglądać, widzicie? Ona ma tutaj dwa filtry takie specjalne. I ta maska absolutnie w całości chroni przed tymi szkodliwymi substancjami. I wiecie, co jeszcze wam powiem? Chodzi o to, żebyście walczyli o swoje. Nie poddawali się. Bo warto. Trzeba walczyć o swoje. Bo jeżeli nie będziecie walczyć o swoje, to, co jest teraz wasze, przestanie być wasze. To tyle dla młodych, którzy też oglądają. Starzy wiedzą, a może i też zastosują. Nie wiem. W każdym razie to jest bardzo ważne. Nikt za was tego nie zrobi. Warto walczyć, jeżeli jest to, co ma wam się należeć, czy to, o co chcecie walczyć, jest po waszej stronie, jeżeli jesteście pewni swego, że to jest wasza rzecz, wasze zdrowie, wasze cokolwiek by to nie było, to warto o to walczyć. To tyle w dzisiejszym filmie. Zobaczymy się znowu jutro. Dzięki, że jesteście. Cześć.